To jest kościół Matki Bożej Różańcowej. Znajduje się w najstarszej części Szklarskiej Poręby. To tu powstała mała osada, która z upływem lat przeobraziła się w dzisiejszy kurort turystyczny pod Szrenicą. Mimo, że świątynia zajmuje bardzo ważne miejsce w historii miasta, to od przeszło 40 lat nie funkcjonuje. Nie odbywały się tu msze, spotkania, a tym bardziej wydarzenia kulturalne. Teraz ma się to zmienić. W ostatni weekend odbył się koncert wspomnień w wykonaniu zespołu Muzykuny. Mój prawie święć, dwa domy na, w drugim sąsiad znaczy cierpi ludzki szlak. Zapomniane opowieści wypalonych dawno hat, nie zaśpiewa po łęgowsku stary bard. Listopad jest tradycyjnie miesiącem, w którym wspominamy zmarłych naszych przyjaciół, znajomych, członków rodzin. Ich pamięci poświęcony będzie koncert, ale też dlatego, że chcemy przywrócić pamięć o tym miejscu. Chcemy przywrócić pamięć o miejscu, w którym już 400 lat temu gromadzili się wierni, przychodząc tutaj po nadzieję, i my dzisiaj też z taką nadzieją tutaj jesteśmy, że uda się temu miejscu przywrócić jego dawny blask. Chyba najstarsi mieszkańcy Szklarskiej Poręby już dawno nie byli w środku tej świątyni. Stąd bardzo mnie cieszy, że ta inicjatywa tak naprawdę jest oddolna. Ja kiedyś tylko wspomniałem, że może by warto było w tym miejscu zorganizować zaduszki poświęcone zmarłym, ale widzę, że są tutaj moi parafianie, którym ten kościół w sposób szczególny leży na sercu. Bardzo mnie cieszy. Niech cokolwiek dzieje się dobrego w tej świątyni. Tłem dla utworów, które dzisiaj usłyszymy, są bardzo często prawdziwe wydarzenia, prawdziwe historie. Historie czasem zasłyszane, ale również bardzo często będące udziałem członków zespołu. Jak mnie zaproszono do tego kościółka, żeby go zobaczyć, właściwie to było jakoś 3 miesiące temu, wszedłem do środka i właściwie to jedna z niewielu piosenek, które napisałem od ręki o tym kościele właśnie, o tej historii, że od 40 lat jest zamknięty, że warto by było go przywrócić, i tak od słowa do słowa z Robertem porozmawialiśmy z proboszczem i doszło do tego, że faktycznie ten proces zaistnieje, że będzie takie otwarcie tego kościoła na ludzi ponowne, co powinno zdecydowanie nastąpić. Żeby miał więcej sympatyków, żeby po prostu ludzi zarazić tym, że on tutaj jest i będzie odbudowany. Przez wiele lat to były inicjatywy takie chałupnicze, troszeczkę akcyjne. Dzisiaj myślę, że jesteśmy już w 50% i mentalnie, i fizycznie przygotowani do tego, żeby pozyskać środki i go odbudować tak, jak na to zasługuje. Jestem po prostu przeszczęśliwa, bo mamy okazję i wejść do kościółka, i coś nowego się zacznie, i posłuchać zespołu, którego jeszcze nie znamy. Także liczę na wspaniałe przeżycia. Tak powinno być. Ludzie, w końcu weźmy się za coś, co jest dla nas korzystne. To są nasze korzenie. Tu mieszkają nasi dziadkowie, pradziadowie. Tu urzędowali, tu byli. Nie znamy. Cudze, chwalicie swego nie znacie. Wstęp na koncert był bezpłatny. Kolejne tego typu wydarzenia są podobno tylko kwestią czasu.